Z nami trener Łukasz Frajtak. Trenerze, dzisiaj nie mógł trener liczyć na pomoc Oskara Stankowiaka i Macieja Foltyna. Okazało się to brzemienne w skutkach po ciężkiej walce, ale jednak przegrywacie tutaj na ciężkim terenie w Chojnicach. Znaczy to, że akurat zabrakło Macieja Foltyna i Oskara, myślę, nie było główną przyczyną naszej porażki. Mamy wyrównaną młodą kadrę i jeden drugiego godnie, myślę, zastępuje. Lucek zrobił w bramce co mógł, myślę, też przy tych bramkach dużo interwencji miał takich pozytywnych i myślę, bardzo dobrze broni, zastępuje tutaj wspaniale Maćka i to jest im plus, tak, że mamy dwóch bardzo dobrych bramkarzy w drużynie, tylko się cieszyć. Oskar ma tam jakieś problemy, ale myślę, już następny mecz będzie gotowy, także w pełni przygotowani będziemy do meczu z Gwiazdą. Natomiast przegraliśmy, myślę, gdzieś tam te detale zadecydowały, bo pierwsza połowa stworzyliśmy kilka dogodnych sytuacji i zabrakło gdzieś tam zimnej krwi, żeby to wykończyć. Znowu te faule gdzieś tam za nami chodzą i bardzo szybko mamy gwizdane te 5 przewinień. Nie wiem, ten pułap gwizdania w lidze w ogóle jest jakiś taki bardzo studencki, że tak powiem. Myślę, że powinno się więcej pozwolić grać zawodnikom, wtedy nie byłoby takich problemów, byśmy grali po prostu futsal. Też ciężko wam się układa terminarz gier wyjazdowych. Toruń, Zduńska Wola, Szczecin, teraz Chojnice. No to z tego wynika, że teraz może być tylko lepiej na wyjazdach, prawda? No faktycznie, mamy tych wyjazdów w pierwszej rundzie mało, ale to są takie bardzo trudne wyjazdy, tak? I też jesteśmy tego świadomi. Nie kalkulujemy jakoś tak, nikt tutaj nie płacze, że przegrywamy na wyjeździe kolejny mecz. Mamy swój plan, który realizujemy. Mamy cel na pierwszą rundę, mamy cel na drugą rundę. Wiemy, co nas czeka w drugiej rundzie, tak? 7 razy jedziemy na Śląsk. Ale jesteśmy na to przygotowani. Gdzieś tam już ten plan jest, że tak powiem, założony. Będziemy go wdrażać powoli. Już teraz praktycznie przygotowujemy się już na tę drugą rundę, tak? Jeszcze mamy 2 mecze w Pniewach. No i jesteśmy dobrej myśli. Przede wszystkim punktujemy u siebie. Ostatnie 2 mecze tej rundy mamy u siebie z Gwiazdą i z Enbitem. I tutaj liczymy na punkty, tak? Bo u siebie gramy naprawdę bardzo dobrze. To czucie hali u tych młodych zawodników jednak widać, tak? Ja tylko przypomnę, że to już może się nudne zrobiło, ale mamy najmłodszy skład w lidze. I nawet ja mam tylko sezon doświadczenia w Ekstraklasie, podobnie jak chłopcy, którzy u nas grają. Nikt nie ma więcej niż jeden sezon przegrany, oprócz bramkarzy, ale to już troszkę inna bajka. I cały czas to doświadczenie nabywamy, tak? Pogramy 4 lata w Ekstraklasie, 5 lat w Ekstraklasie, to myślę, o te wyjazdy będziemy spokojniejsi. I myślimy tutaj długofalowo, tak? I też, tak jak mówiłem, nikt tutaj wielkiego hałasu nie robi o te porażki na wyjazdach. Po prostu walczymy, robimy swoje. Walczcie, róbcie swoje w myśl zasady. Jesień wasza, wiosna nasza. Dziękuję za wywiad. Dziękuję również. Z nami Piotr Błaszyk, piękna podcinka nad Marią Modrusanem. W ogóle 2 piękne bramki Patryka Laskowskiego i twoja. No ale to jednak Chojniczanie wygrywają. Wy tutaj dzisiaj z Chojnic wyjeżdżacie bez punktów. Jak w twojej ocenie przebiegał ten mecz? No tak, jak pan powiedział, właśnie wyjeżdżamy bez punktów, to najbardziej boli. Chcemy w końcu na te wyjazdy jeździć i zacząć punktować. Wiemy, że u siebie gramy bardzo dobry futsal. Czas zacząć grać taki sam na wyjeździe. No mecz, znowu stracimy bramkę na początku spotkania, pierwszej i drugiej połowy bodajże. Dochodzimy na remis 1-1. No w drugiej połowie dość kontrowersyjna sytuacja przy grze wycofanym bramkarzem, ewidentny karny. Sędzia no nie wiadomo czemu zagwizdał, byłoby 3-2 i może ten mecz zupełnie inaczej by się potoczył. No a niestety tak, przegrywamy, ale kiedyś zaczniemy wygrywać na pewno. Póki co ciężko wam się tutaj grało z Chojniczanami. W zeszłym sezonie wprawdzie były 2 remisy, ale ten sezon w test meczu zaczęliście porażką. Teraz też nie udało się wygrać, no ale trener mówił, że już teraz może być tylko lepiej, bo wiem, ze śląskimi drużynami czeka was ciężki bój, no ale mam nadzieję zwycięski. Znaczy wiemy, że Chojnice to bardzo dobra drużyna, z nimi zawsze będą ciężkie mecze. Zależy od meczu, nieraz się ułoży po naszej myśli, nieraz po ich. No niestety w tym sezonie jeszcze się nie udało. Następne wyjazdy mam nadzieję, że zaczniemy punktować. Czy to będzie Śląsk, czy inna część Polski. Mamy nadzieję, że po prostu zaczniemy przewozić te punkty z wyjazdów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Trenerze, 3 punkty zainkasowane. No i zarówno gra, jak i wynik może cieszyć. No i ręce składają się do klasków, kiedy pańscy zawodnicy strzelają takie bramki. No tak, bramka była fajna, ale
jako główno było to, że była na 2-1, a była ważna dla w tym meczu. Ale ja tak, zadowolony jestem dzisiaj z gry zawodników, bo dzisiaj grałyśmy dobrze. Myślę, że cały mecz, krom można 2-3 minut, ale szkoda, że na początku nie dałyśmy, na początku drugiej połowy mieliśmy takich sytuacji asi 3, że tam już mogliśmy prowadzić o 3 bramki i mogliśmy spokojnie dograć ten mecz. Czy to, że później zdjęliście bramkarza, wprowadziliście Lotnego, miało być takim kontrzaskoczeniem na to, co zrobili Pniewianie? Oni chwilę wcześniej też wycofali swojego bramkarza. Tak, tak. No, chciałbyśmy, aby zawodnicy to troszkę odpoczęli, trenujemy to, także jest to normalne, że to się gra. Troszkę spokój drużynę, troszkę sobie coś tam powiedzieć. Ja myślę, że dobrze to zagrały, także zaraz minuta, dwie minutki do przodu i myślę, że dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Z nami Patryk Laskowski. Po spotkaniu z trybun wiele osób mówiło, że to prawdopodobnie najlepsza bramka w twoim życiu, jaką ty strzeliłeś i jaką oni widzieli, a jak ty ocenisz, strzeliłeś podobną, bo naprawdę ta była przecudnej urody. Nie zdarzyło mi się jeszcze strzelić po lepszej bramki. Bardzo się cieszę, że koledzy mi dograli i jestem zadowolony z 3 punktów. Tak, właśnie ta akcja naprawdę zasługiwała na oklaski, no bo pierwszy kontakt Tomasza Kryzela, idealne podanie do ciebie, później strzał z przewrotki, no i można się cieszyć. Ogólnie jakbyś ocenił to, co działo się w tym spotkaniu, później już pod koniec meczu zaczęło być gorąco. Przeciwnicy wycofali bramkarza, no i jak wtedy radziliście sobie? Ostatecznie 3 punkty dla was, ale jak ty byś ocenił, jak wam się grało na koniec? Wydaje mi się, że pierwsza połowa pod nasze dyktando, a w drugiej połowie Pniewy nas trochę przycisnęły. Mieli tam kilka sytuacji, no i wydaje mi się, że 3 punkty sprawiedliwe dla nas. No to życzymy więcej takich goli, więcej zwycięstw, no i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.